Rozmowa polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, dzień dobry naszym gościem. Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość, Paweł Pudłowski, Nowoczesna. Dzień dobry. Dzień dobry. Światowy Dzień Radia. Fajnie brzmi, fajnie tak sobie siedzieć w radiu i podyskutować. No tak, e, z kupiem gorącej herbaty w bamboszach, na nogach, w wygodnym fotelu Ale to chyba raczej do słuchania niż do mówienia. Do słuchania, a do mówienia, no to myślę, że tak jest. Czy jesteś bardzo wygodnie w PR24. Tak, uspokajamy natomiast Państwa nie mamy bamboszy. Ani nie, niczego gorącego, <laughs> niczego? tak na wszelki wypadek Myślę, że tę gorącą atmosferę panowie zapewnią Chyba, że będą jakieś rozbieżności Firma Ciech, dobra firma, zła firma Po co ją było prywatyzować? No moim zdaniem ogólnie w prywatyzacji W procesie prywatyzacji nie ma nic złego Moim zdaniem właściciel prywatny Jest lepszy niż państwowy Natomiast jak domyślam się Pan redaktor pije do wydarzeń Z ostatnich 24 pan godzin Pan redaktor wielokrotnie powtarza ale. W pracy nie bije. Nie, 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 nie. <laughs> nie są to nowe, nowe informacje, dlatego że Nikt już przed rokiem chyba informował o tym, że w przeprowadzonych prywatyzacjach zauważa cztery takie, które budzą wątpliwości i ciech jest na nich liście. Także nie jest to nowa informacja, no nawet są działania operacyjne. Pan poseł Moszyński. No cóż, zamiast jeżeli już ratować spółkę, która była spółką skarbu państwa, to tak w ramach rozpędzonej reformy Balcerowicza zepsuło to generalnie kondycję polskiej gospodarki. Natomiast przy przyciechu bez wątpienia wyrządzono olbrzymą szkodę nie tylko interesom skarbu państwa, ale też myślę również załodze. Na dzisiaj mamy taki efekt, jaki mamy, czyli postawione zarzuty już sześciu osobom, w tym jednemu z wiceministrów skarbu. Tam wiceministrów, prezesowi giełdy papierów i wartościowych. Tak, I chciałem dodać, i prezesowi papi giełdy papierów wartościowych jakoś to dziwnie współgra, współbrzmi, biorąc pod uwagę, no tak mówiąc, kolokwialnie, zabawą cenami akcji tej spółki. Panowie, dlaczego było w ogóle prywatyzować? Rozumiem pana posła Budłowskiego, bo pewnie hołduje w zasadzie, że. Państwowe znaczy się niczyje. Nie, właśnie państwowe, moim zdaniem, powinno się równać przede wszystkim strategiczne. To znaczy w takim przypadku, że rzeczywiście no, Ciech akurat decyzje. strategiczne był. Azoty też strategiczne A, azoty były. Azoty bardziej, natomiast Ciech nie jest spółką strategiczną. To znaczy, uważam, że może funkcjonować również prywatnie, przy odpowiednim nadzorze, regulatorze. I, i, i nie ma tutaj nic złego w tym, że, że następował proces prywatyzacji. Zarzuty, jak rozumiem, dotyczą niedopełnienia obowiązków służbowych i wyceny, po której został sprzedany. Natomiast z tego, co pamiętam, to ta, ta sprzedaż odbywała się przez giełdę na wezwanie. Także ponieważ nikt inny się nie zgłosił, to nabył. nabył to Kulczyk i tutaj jest pytanie czy doszło czy też nie doszło do niedopełnienia obowiązków przez zarządzających wówczas mieniem Skarbu Państwa i to jest do wyjaśnienia, że jest taka to... rozmowa uwieczniona jest... na pewnych taśmach w pewnej znanej restauracji jest... Warszawskiej, hmm. gdzie rozmawiają ze sobą Krzysztof Kwiatkowski, patrz pan jaki pech prezesniku, hmm. no i świętej pamięci Jan Kulczyk i tak sobie gadają o tym jak to papierkiem lakmusowym właśnie był ciech, no, i nie ma żadnego jazgotu, że Donald w ogóle tego jazgotu nie widział. To dobrze. To dobrze. Będzie można dalej. Tak jest. Ale co? No, ja się za Platformę Obywatelską nie będę tłumaczył, panie tak. No nie, to coś chodzi o tylko o takie gdybanie, panie pośle. I... Co będzie można dalej? No, skoro yes. pan lat muzyka mówi o tym, że, że, że jeżeli, jeżeli prywatyzować, to prywatyzować przez giełdę w taki sposób, że nabywca może znaleźć również inne, że nie są to negocjacje, w wyniku których uzgadnia się. A tutaj wiemy, jak to wyglądało. To na, na serwetkach sobie pisano. Żeby przypadkiem no, ktoś się jednak spodziewał, że ktoś inny no, może podsłuchać. Je, jeżeli, są, jeżeli są jakiegokolwiek rodzaju podejrzenia, to oczywiście należy przeprowadzić odpowiednie postępowanie, postawić zarzuty i no tak, ale teraz komu? Serwetkowemu? No tym osobom, no, które, już nie które są w to zamieszane. To jest jak gdyby do udowodnienia przez prokuraturę, kto w tym brał udział. Myślę, że to jest kolejny, kolejna patologia pokazująca rządy Platformy Obywatelskiej pzl PSL-u. Ciech zapewne nie jest ostatnią transakcją zawieraną przy stoliku. Myśle... Bynajmniej nie w ministerstwie. Nie w ministerstwie, tak. Natomiast ta rozmowa, którą. <gryw> Bez wątpienia wielu miało wątpliwą przyjemność słuchać. Pokazuje, jak zamazana była granica między biznesem a polityką, gdzie biznes przeważał nad polityką, biznes rządził państwem, a nie, a nie, Polsk, a nie polityka w sensie troski o, o majątek Skarbu Państwa. Ten papierek lakomusowy, to zapewne nie tylko chodziło o CIECH, ale być może jeszcze o inne dyle Myślę, że prokuratura zapyta również o to pana ministra Kwiatkowskiego. Ja myślę, że, że w ogóle ta sprawa jest dosyć szeroka. Dlatego, że warto zwrócić uwagę, że transakcja była finansowana częściowo przez Kulczyka, częściowo z kredytu udzielonego przez BZWBK, którego szefem wówczas był obecny premier pan Mateusz Morawiecki. Także tutaj też warto zwrócić uwagę na tą szerokość tej sprawy. Znaczy, można też, panie pośle, popatrzeć po linii koleżeńskiej, czyli pan wiceminister skarbu i szef GPW prawdopodobnie kolega, bliski Jana Krzysztofa Bieleckiego, byłego premiera rządu, z którym bardzo chętnie harata ogóle pan premier Donald Tusk. Pytanie, czy rozmawiano o ciechu podczas grania w piłkę, czy też ewentualnie rozmawiano o jeszcze innych dealach. E, wszystko przed nami, nie przesądzając oczywiście o, o winie kogokolwiek, ale sytuacja jest rozwojowa. I dlatego właśnie uważam, że czas na nowoczesną, czas na nowych ludzi w polityce, na nowe otwarcie, a nie tych, którzy są zamieszani w, różne, w różnego, no, Panie pośle. układu. Pan, układu Jakby tak się w jakoś w dziwnie sprawę. składa, że ja chyba, tylko... poradzi w koalicji z jest... Ze, ze, ze swoim partnerem z PO. No to, to jest też pytanie trudne, ale na nie to trzeba odpowiedzieć. No, czas na nowoczesną, okej, okay, no życzę Wam jak najlepiej, jako, jako y, poseł partii rządzącej, ale macie no, trudnego partnera w wyborach samorządowych i w Warszawie również, więc to się będzie ciągnęło za Wami, niestety. Zły I wybor. co gorsza, nie chcecie czerpać lekcji ani nauki z przykładu PSL-u który idzie samodzielnie do, do semiku. Jesteśmy chyba w innej sytuacji. Wiedzą, Jesteś, chyba co co robią. Ja się, ja się, jak państwo wiecie, przyłączyłem do polityki właśnie po to, żeby, żeby zaproponować coś nowego. No ja, ja właśnie chciałem panu to przed umiejętności... powiedzieć. Z... Tylko panowie mnie, że tak powiem brzydko mówiąc, zagadali. Przepraszam. To teraz ja zagadam panu. Nie no, za to, tak to przepraszam. No, a moja wam przeszkadzać, dlatego staram się. No, sobie. Tak, żeby każdy miał te swoje rolę dobrze odegraną. Nie, chciałem powiedzieć, że jest pan jednym z niewielu chyba w Nowoczesnej, którzy nie mają tak zwanej zgranej karty politycznej, bo chociażby samo szefowa, no przecież już z wielu ugrupowań piec jadła, e, przepraszam, chleb z tych pieców w ugrupowaniach jadła. No to prawda, że jest kilka osób, które w nowoczesnej mają większy bagaż doświadczeń. No, też trudno hmm. powiedzieć, natomiast że chociażby jest... Ryszard Petru, dotychczasowy lider, znaczy, przepraszam, jeden z liderów w dalszym ciągu, członek zarządu, zdaje się nowoczesnej, no, też nosił też kers z Balcerowicza. Tak, to prawda, natomiast są też osoby, które są w polityce nowej, dla których jest to pierwsza kadencja, które... Nie były w polityce i są po prostu państwowcami, którzy zaangażowali się w to, żeby zorganizować nasz kraj w trochę inny sposób. Także protestujemy przeciwko temu. Nie w, da się uprawiać się liberalizmu państwowego. Nie ma czegoś takiego. Liberalizm państwowy to jest bardzo szerokie określenie. To, nie nie, no nie to ma takiego jeszcze ja zaang... liberalizm państwowy. To, dlaczego ja się zaangażowałem w politykę, to przede wszystkim modernizacja państwa polskiego. No, ale powiedział pan, że jest pan państwowcem, to dlatego ja już panu chciałem próbować coś zasugerować. Nie wiem, wolny rynek, a oczywiście wrażliwość społeczna, także tam, gdzie trzeba, pomagamy, natomiast nie rozdajemy. Panie, to jest ta proszę, To się nazywa socjalizm, to pilne to, o czym pan mówi w tej nie, chwili, nie a nie liberalizm. Jeżeli chodzi o gospodarkę, mówimy o konkurencyjnej gospodarce, a nie o tworzeniu monopolii. Czego no tak, i tam gdzie są cierpiący, trzeba im użyć w cierpieniu. Nie no, proszę. No, w sytuacjach, w których człowiek jest potrzebującym, trzeba mu pomóc. Tak uważam. Natomiast I, i nie dlatego należy... państwo tak pomagało ludziom, że wyrzucało ich z pracy, prywatyzując zakłady pracy? Przypomnę, jeszcze nie rządziłem. Nie, nie, a ja nie mówię tego, tylko pytam się pana jako eksperta od gospodarki. Na pewno proces restrukturyzacji i zmiany, z którym mieliśmy do czynienia, nie może przejść bez jakiegokolwiek cierpienia. To jest normalne. A tak Zmiana... przewrotnie zapytam, jak pan myśli, czy gdyby stoczniowcy w Stoczni Gdańskiej, Szczecińskiej, wiedzieli jaki los zgotuje im Wałęsa, stanęliby wtedy za nim, czy nie? Pytanie jest, co, czego mogli oczekiwać, będąc w tym systemie, w którym byli. No, mogli dalej tkwić. Uważam, że byłoby tylko gorzej. No nie było nic, nie można w taki sposób podchodzić, że, że ta rewolucja, zmiana, której byliśmy świadkami, przyniosła coś złego, dlatego, że moim zdaniem przyniosła wiele dobrego. To, że po drodze były jakieś złe to wydarzenia. To się opowiadali, Anę Walentynowicz, jest. bez wątpienia, nie lechała. Nie, ale mając świadomość tego, że stracą za chwileczkę miejsca pracy, że ktoś im zaoferuje kursy strzyżenia psów. Tak. No myśli pan, że no chcieliby solidarności, że mówimy... chcieliby wolnych związków, że chcieliby prywatyzacji, chcieliby na demokracji? Na nie, na pewno nie. No myślę, że, że na no tamten czas, ten czas PRL-u faktycznie byliśmy w sytuacji trudnej. Zjawił się no legwa Wałęsa, no na nieszczęście dla, w sensie perspektywy historycznej dla, dla nas, na nieszczęście się znalazł. No i tak, że tak powiem postawiono tego konia, który no niestety okazał się złym koniec. No, nie no, panowie, ale nie możemy podchodzić w taki sposób, że No, ja że tak zmiany... podchodzę, panie pośle, bo mam do tego jakieś w sensie prawo, bo jestem człowiekiem solidarności od 80. Działałem blisko, byłem blisko Wałęsy również, więc myślę, że. Mogę taką takie. takie Panie taki. pośle, ja z pełnym uznaniem podchodzę do pana dorobku. Chodzi mi o to, że nie można w ten sposób krytykować tych ostatnich 20 lat, bo Państwo zwracacie uwagę na wiele rzeczy, które były złe. Ja zgadzam nie, się z tym, że wykonanie nie mogłoby być lepsze. Natomiast pójście tamtą ścieżką dalej oznaczało zgubę dla wszystkich i brak perspektyw. Co mamy w ciągu ostatnich 20 lat? Od chociażby mamy autostradę wielkopolską. Kolejny super temat, panowie. Tak. Tak właśnie. Ja się jeżdżę, czasami, jeżdżę czasami to masz mi, proszę za, za, za ostrość słowa Po słowie rozumiem, nie są zwolnieni z opłat, tak? tak? płacimy, ale no, mówię, krew czeka zalewa, kiedy mając świadomość, że jest to najdroższy odcinek w Europie, e, przy uposażeniach, jakie są. E, nie wie o moim, broń Boże, tylko generalnie użytkowników e, autostrady mamy prawo e, po prostu być źli na tą politykę właśnie Platformy Obywatelskiej Tak jest. PO i PSL już pozwolili na e, tego typu I, i co gorsze, wczoraj rozmawiałem z Bogusławem Liberackim, którego ktoś próbował ożenić w to, że to za jego sprawą ta umowa została podpisana i pan profesor Liberacki mówi, że nic bardziej mylnego. Bo on rzeczywiście umowa, przygotował umowę, która miała opiewać chociażby na krótszy czas, do tego wszystkiego były określone maksymalne widełki z tego, co mówił 15 zł za przejazd, i koniec końców dajmy na to z kartek 40, które były, jako ta propozycja umowy, którą on przygotowywał i podpisywał, istotnie zawąd zrobiło się tych kartek około 400 o ile nie więcej. I to są dobre pytania. Ja szczerze mówiąc, podobnie jak pan poseł, który zmierza w tamtą stronę do swojego okręgu, ja bardzo często przynajmniej raz na dwa tygodnie jestem w moim okręgu i... i... Przemieszczam się tą autostradą. I to jest naprawdę zdumiewające, jak jedziemy długo autostradą za 10 zł, a jak ona tak, nagle rośnie tak. do 20 i Warszawa zmniejsza się. Stry, czyli, Warszawa wezł, y, czyli właśnie. Turek koło czyli płacimy tragu. cztery razy więcej. więcej I dwa razy tyle, ile, ile w a, Europie, tak, tak. na przykład we Włoszech czy w Portugalii, gdzie taką autostradę uh -huh. dużo trudniej zrobić. Bo mówimy o tunelach, a u nas jest tak. proste. Po prostu odcinek i trzeba go tylko. Y, no, ale to poświecie. u nas dzięki platformie te autostrady były najdroższe. Ja złożyłem kilka interpelacji w tej sprawie i na ostatnio dostałem odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury. I szczerze mówiąc, przyjąłem ją ze zdziwieniem, dlatego że czytam w niej zupełnie uspokajające tezy o tym, że no tak jest w umowie, że maksymalizacja przychodów z eksploatacji najemca może przeprowadzić zgodnie z, z tą umową, że całkowite ryzyko ruchu pozostaje po stronie spółki, nie mówiąc nic o tym, że jednak są udzielone gwarancje spółki skarbu państwa, więc tak naprawdę na końcu gwarantem jest skarb państwa. Także no ze zdziwieniem przyjąłem to, dlatego że wielokrotnie moi wyborcy czy też mieszkańcy lubuskiego odwiedzają, na dużo zwracają na to uwagę, jak można tak dużo płacić. Panowie, reprezentujecie naród polski, reprezentujecie Polaków, nie tylko tych z okręgów swoich wyborczych. Ja no w takim tak. razie w imieniu Polaków chciałbym zapytać, dlaczego ta umowa nie może trafić do opinii publicznej? No właśnie. Jadąc Aha. do studia nad tym się zastanawiam, dlaczego jest ona utajniona? I sama umowa, i jeszcze załączniki. Bo tych załączników tam było bardzo dużo. Dlatego to się zajmie powiem. prokuratura. Na pewno. No to tym bardziej tej umowy nie poznamy, panie posz. Zobaczymy. No no to przynajmniej być może poznam autorów, którzy, że tak powiem tak, bardzo płodni byli w swojej literaturze, że 400 stron zrobiło się 450 załóżmy, tak. Po to, żeby rozbyć, być może ukryć coś, bo na tym polegają umowy, tak coś się ewentualnie w nich ukryje, tak, aby czytający partner nie doczytał tego, co nie powinien. No i z tego mamy to, co mamy dzisiaj, tak, na chwilę obecną. Najdroższy odcinek w Europie, i, i, i sami złość też użytkowników tej autostrady. Co zrobimy z Michałem Sakaszwili? No na Ukrainę go nie wyślemy. E, Azylu, bez... nie chce. Proszę? Azylu nie chce. Azylu nie, chcę. nie chce, tak. Więc znaczy, t, czy jest dla nas problemem? Nie no, Polska zawsze była otwarta dla tych, którzy gdzieś szukali tej wolności na terytorium naszego kraju. Natomiast no, dziwna jest ta podróż pana premiera. Od Gruzji poprzez Ukrainę do Polski zobaczymy. Nie wiem. Ja też uważam, że, że chyba nie należy się za nadto angażować w tą sprawę. Co rozumiemy przez zaangażowanie? No, zajmować jakiegoś zdecydowanego stanowiska, jeśli chodzi o, o pana premiera, byłego premiera, obecnie politykę Ukrainy. Też jestem troszeczkę zdziwiony tą fałszywą i prezydenta, i, prezydenta, i prezydenta, tak, Gruzji. Nie premiera, tak. oczywiście. I gubernatora, Odessy. I Odessy, gubernatora. No, tak Sporo tych tytułów. I nie dziwi panów, że nagle, ni stąd, wszyscy się wszyscy mogą go pozbyć za wszelką cenę. I że Ukraińcy deportują go, a właściwie to jest nawet jakieś inne słowo, re coś tam. Tak. Na teren Polski. Pan poseł Podłowski wie jak ten, ten wyraz Mi się wydaje, dziwny że... Dziwny taki, od wczoraj go się próbuje nauczyć, jakoś ciężko mi to idzie. Znaczy my chyba na razie dobre stanowisko przyjęliśmy. Co Natomiast znaczy... zastanawiam się, dlaczego Ukraińcy nie wysłali go do Gruzji, gdzie na dobrą sprawę został zaocznie wobec niego już zasądzony wyrok. No to jest pytanie do nich. No Być może, żeby pomieszać trochę te relacje polsko-ukraińskie, no bo one są trudne, nie ukrywajmy. Budujemy jakby pewną płaszczyznę porozumienia nie tylko na linii Warszawa-Tel Awiw, ale również na linii Warszawa-Kijów. Chcemy, żeby ewentualnie Ukraina była krajem wolnym i dobrym partnerem również dla Polski. To jest no, ale trudne. pytanie brzmi, czy sama Więc... Ukraina tego chce? Znaczy, no, myślę, że tam są różne wpływy w samej Ukrainie, które wolałyby ewentualnie przesiągnąć Ukrainę na stronę moskiewską i, i Putina, więc no, no, y, nie wiem, czy tak y, nie jest to kukułcze jajo. Sam szacunek dla pana tak, że tak, tutaj, taką porównanie użyłem. Tak? No i teraz nie wiem, co z tym zrobić. Gorący kartofel, no, no, przyjechał do Polski. No to jeszcze test dla pana posła Podłowskiego na zakończenie. Niech to będzie dobry dzień w Polskim Radiu 24, Dzień Radia i Radiowca. Wie pan, jakie jest hasło wyborcze Rafała Trzaskowskiego i Pawła Rabieja, reprezentującego Nowoczesną w Warszawie? No wiem, czym są się zająć, natomiast samego hasła ha, nie, nie. nie znam. <laughs> Warszawa jest kobietą. I ponoć te wszystkie bardzo ruchy, które w tej jest. chwili są in vitro i żłobki, Czy to, co ma być clou tego programu, to właśnie to jest to. Bardzo państwu dziękuję, panom przede wszystkim. Do dziękuję usłyszenia. Bardzo.